Pierwszy front ukraiński otoczył niemiecki 8 Korpus w okolicach miasta Brody. W skład korpusu wchodziła 14. Dywizja Grenadierów Pancernych SS. Nazywano ją Dywizją Galicja. W oddziale służyli ochotnicy z Galicji, krainy historycznej położonej w Polsce i na Ukrainie. W lipcu 1944 roku dywizja liczyła 14 tysięcy ludzi. Dowodził nią generał Fritz Freitag. Rok wcześniej dywizja brała udział w operacjach przeciwko partyzantom. Latem 1944 roku po raz pierwszy trafiła na front. Generał Melentin zanotował: dywizja Galicja broniła się w lesie. Nie zdołała zatrzymać Rosjan i ci wyszli na lewą flankę korpusu. Ósmy Korpus nie zdołał wyrwać się z kotła pod Brodami. Skapitulował po 4 dniach walk. Z kotła wyrwali się jednak żołnierze dywizji Galicja, łącznie około 3 tysięcy. Odtworzona dywizja walczyła z partyzantami w Jugosławii. W maju 1945 roku poddała się Brytyjczykom. Dzięki wstawiennictwu generała Andersa i Stolicy Apostolskiej Brytyjczycy nie wydali żołnierzy dywizji Galicja Związkowi Sowieckiemu. Z prawnego punktu widzenia żołnierze ci byli obywatelami polskimi. Nie mogli więc zostać wydani Stalinowi w ramach repatriacji obywateli sowieckich.